Amor fati to wyrażenie, które można przetłumaczyć jako miłość do losu lub miłość do własnego losu. Służy do opisania postawy, w której wszystko, co dzieje się w życiu, łącznie z cierpieniem i stratą, postrzega się jako dobre lub przynajmniej konieczne. Zacytuję Marka Aureliusza: zaakceptuj to, z czym wiąże cię los i kochaj ludzi, z którymi cię łączy, ale czyń to z całego serca. W stoicyzmie wszystko brzmi ładnie i prosto, ale praktyka jest trudna do wykonania. Amor fati to nic innego jak dyscyplina percepcji, czyli w jaki sposób widzimy i rozumiemy, co dzieje się wokół nas i decydujemy, co te wydarzenia będą oznaczać. Poprzez proces wielu zmagań i niekorzystnych sytuacji możesz się zdyscyplinować, aby zobaczyć, że naprawdę kontrolujesz swoje myśli i czyny. Przykładowo, dostajesz diagnozę od lekarza, że twój syn będzie żył tylko 20 lat. I teraz masz dwie drogi. Pierwsza to rozpaczanie i żal do losu. Druga to amor fati. Wykorzystujesz każdą sekundę z synem, doceniasz każdą chwilę, jaka jest ci dana. Jesteś wdzięczny za to, co cię spotkało. Choroba syna tak naprawdę sprawiła, że jesteś wdzięczny za 20 lat pełnych życia z synem. Większość ludzi, mając dzieci, po prostu tego nie docenia. Nawet jeśli ich dziecko żyje 60 lat, to i tak tracą kontakt z dzieckiem w wieku 20, jak się wyprowadza. Viktor Frankl jest uznanym psychologiem zajmującym się zapobieganiem samobójstwom. Został deportowany do nazistowskiego getta, a później do Auschwitz i Dachau. Frankl był jedynym członkiem swojej rodziny, który przeżył wojnę, z jednym wyjątkiem siostry. Gdy jego żona i rodzice zginęli z rąk nazistowskich prześladowców, można by oczekiwać, że Frankl będzie rozpaczał resztę życia lub że zgorzknienie przesiąknie jego mózg. Jednak tak nie było. Frankl zachęca nas, abyśmy zrozumieli. Nie możesz kontrolować tego, co ci się przytrafia w życiu, ale zawsze możesz kontrolować to, co będziesz czuł i co zrobisz z tym, co ci się przytrafia. Nasza przyszłość jest niczym innym jak sekretem czy tajemnicą. Zadaj sobie pytanie, co jest najlepsze, jak poznajesz sekret? Na przykład kto kogo i z kim zdradził? Moment poznania jest tą chwilą, kiedy czas się zatrzymuje i dostajesz takiego przyjemnego uczucia, jakbyś zaspokoił pragnienie lub spożył posiłek po całym dniu niejedzenia. Pewnie chciałbyś, żeby los dał ci supermoce, żebyś mógł mieć każdą dziewczynę, żebyś dostawał wszystko, na co masz ochotę, żebyś był odporny na cierpienia i choroby. Ale wtedy znasz przyszłość. Kastrujesz swoje życie z odkrywania sekretów, tego, co na ciebie czeka w przyszłości. Jeśli znasz już całą przyszłość, to po co żyć w takim razie? W mitologii greckiej bogowie zazdroszczą śmiertelnikom faktu, że są śmiertelni. Każda chwila życia może być tą ostatnią. Wszystko jest piękniejsze, bo jesteśmy skazani. Ludzie powinni przestać chcieć, aby stało się coś innego, innego losu, ponieważ wszystko inne niż to, co się teraz wydarza, jest losem fałszywym. Życzenie, jak powinien wyglądać los, przerywa działanie. Samo wyobrażenie sobie lepszego stanu odwraca naszą uwagę od podjęcia niezbędnych kroków w celu zajęcia się naszym obecnym losem. Jak opisuje to Friedrich Nietzsche, moją formułą wielkości człowieka jest amor fati, że nie żąda się nic innego, ni w przód, ni wstecz, po całą wieczność. Nie jeno tylko znosić to, co konieczne, nie mniej ukrywać to, lecz to kochać. Nietzsche był popularyzatorem koncepcji amor fati. Można zakochać się w tej koncepcji, ponieważ siła, jaką możesz mieć w życiu, aby zaakceptować swój los, jest tak ogromna, że prawie trudno ją pojąć. Czujesz, że wszystko dzieje się w jakimś celu i to od ciebie zależy, czy uczynisz ten cel czymś pozytywnym i aktywnym. Możemy wybrać amor fati, aby kochać nasz los, najpierw przejmując kontrolę nad naszymi percepcjami, a następnie samo zrozumienie, że coś zrodziło się z miłości do nas, stwarza okazję do działania. Nietzsche pisze: chcę więcej dowiadywać się i bardziej widzieć piękno w tym, co jest potrzebne w rzeczach. Wtedy będę jednym z tych, którzy tworzą rzeczy piękne. Amor fati, niech odtąd to będzie moją miłością. Nie chcę toczyć wojny z brzydotą, nie chcę oskarżać, nie chcę nawet oskarżać tych, co oskarżają. Odwrócenie się będzie moją jedyną negacją. W sumie i w ogóle, pewnego dnia chciałbym być mówiącym tylko tak. Spędzamy dużo czasu na podsumowywaniu naszych błędów, żałując i rozpaczając nad niefortunnymi zwrotami losu. I żałując, że sprawy nie mogły pójść inaczej. Chcemy zmieniać i ulepszać rzeczy. Siebie, politykę, ekonomię, historię. A część tego oznacza odmowę bierności względem błędów, niesprawiedliwości i brzydoty naszej i zbiorowej przeszłości. Zaakceptuj fakt, że wszystkie wydarzenia mają jakiś powód i że jest to w twoich możliwościach, aby uznać ten powód za pozytywne. Amor fati skłania nas do powiedzenia: będziemy wkładać naszą energię, emocje i wysiłek tylko tam, gdzie będą miały rzeczywisty wpływ. Jeśli kochasz ludzi, którzy przynoszą ci negatywne emocje, jak rodzeństwo, rodzice, partner, to czemu nie kochasz losu, skoro przynosi ci również pozytywne i negatywne emocje?
Tak, to trochę nienaturalne, kochać rzeczy, których nigdy nie chcieliśmy, żeby się wydarzyły. A może ten los, którego aktualnie doświadczamy, ratuje nas przed czymś gorszym? Może przygotowuje nas na cięższe pojedynki? Wiemy, że z perspektywy czasu często spoglądamy w trudne chwile z uśmiechem na twarzy, że dużo się nauczyliśmy, że nie było wcale tak źle. Prawie tęsknimy, więc równie dobrze możemy to poczuć teraz. Praktykowanie Amor Fati pozwala usunąć stres. Bo jeśli los kocha nas, a my kochamy los, to czemu mielibyśmy się stresować? Może zostałeś zwolniony z pracy i odbierasz to jako koniec świata, podczas gdy może to być początek nowej drogi, gdzie poznasz nowych ludzi, którzy zmienią twoje życie. Jeśli nie możesz znaleźć pracy, to może los daje ci sygnał, żebyś sam otworzył biznes. Może jesteś stworzony do tworzenia. Dlaczego zakładasz, że wiesz lepiej od losu, jaki jest twój los? Los, który mamy umiłować, obfituje zarówno w chwile największej radości, jak również w momenty najczarniejszej rozpaczy. Bez względu na wszystko, zawsze mamy wybór w postrzeganiu i działaniu. Nie zostaliśmy jednak wychowani w ten sposób. Mamy słuchać innych, podążać ścieżką, siedzieć na swoich miejscach i być cicho. Nic dziwnego, że kiedy stajemy się ofiarami strasznego losu, zwracamy się do innych o wskazówki i nadzieje. W rzeczywistości to my musimy podjąć decyzję o podjęciu działań. To, że los doprowadził cię na ten kanał i daje ci możliwość oceny filmu i skomentowania, pokazuje ci szansę, że film może dotrzeć do większej liczby osób, pomagając zrozumieć, jak działa świat. Do usłyszenia w następnym odcinku.